Madagaskar. Mafia wzniecała pożary. Nie żyją co najmniej 32 osoby. Madagaskar. Co najmniej 32 osoby zginęły w pożarach wzniecanych przez bandytów. Co najmniej 32 osoby zginęły w sobotę w nocy w pożarach wzniecanych przez bandytów z lokalnej mafii zwanej Dahalo w dystrykcie Ankazobe w środkowym Madagaskarze, poinformował w niedzielę na profilu resortu Facebooku minister obrony kraju Richard Trakotonirina. Ludzie doświadczyli prawdziwej tragedii, straciliśmy wiele ludzkich istnień. To zbrodnia, którą popełnili bezlitośni Dahalo, którzy spalili żywcem nawet kobiety i dzieci, oświadczył Trakotonirina w nagraniu wideo. Dahalo to rodzaj mafii działającej w wielu regionach Madagaskaru i zajmującej się głównie rabunkiem. Zdaniem ministra obrony podpalenie domów było zemstą gangsterów za przekazanie przez lokalnych mieszkańców informacji siłom bezpieczeństwa na temat działalności Dahalo. Wytropimy tych, którzy popełnili te zbrodnie i ich wspólników, zapowiedział Trakotonirina. Dodał, że dodatkowe siły bezpieczeństwa zostały już wysłane na tereny, na których doszło do tragedii.